Siemanku, witam was bardzo serdecznie z tej strony Światek Świątek i witam was panie i panowie w kolejnym odcinku oczywiście z Pure Farminga. Jak widzicie, jesteśmy sobie oczywiście tutaj dalej elegancko i panie i panowie, w kolejnym tutaj właśnie odcinku będziemy sobie ogarniali pewno parę, mam nadzieję, dosyć ciekawych rzeczy, ale ja chcę ogarnąć przede wszystkim najpierw rzecz jedną. Złóżmy tutaj pługa, weźmy go, odczepmy. Odłącz urządzenie B. Okej. I podepniemy sobie pod tą maszynę, pod tego naszego pięknego zetorka. Podepniemy sobie pługa. Już wam mówię, co ja chcę zobaczyć. Podłączamy. Podnosimy oczywiście. Oba pola już są zorane, co najważniejsze. To udało mi się jak gdyby poza nagraniami zrobić. O to się jak gdyby nie bójcie, że będziemy musieli tutaj dalej za chwilę kombinować, co my mamy robić, bo jednak troszkę rzeczy do zrobienia mamy. I tak o, puszczamy tutaj pracownika za chwilkę, tylko puścimy sobie dół. Tutaj też zaorania nie ma pełnego, albo tutaj oczywiście te mijaki są, no ale dobra, trudno. Puścimy sobie pracownika do kultywacji. No dobra, niech on sobie jedzie, mało ważne. I ja chciałbym zrobić coś takiego, że idę sobie na przykład tutaj i pomijamy sobie noc. I czy pracownik w tym czasie będzie pracował? Tak jak pracować powinien. Nie. On przez ten czas jak gdyby no stoi cały czas niestety w miejscu. I to mnie właśnie zastanawiało, czy możemy w ten sposób jak gdyby sobie troszkę... Panie, ci pracownicy to są wariaci, oni na końcu się nie bawią jak w farmingu, że on się zwolni troszkę, on za chwilę dopiero ruszy. Dzida pełna! On dopiero jak jest już na końcu bezpośrednio, że tak powiem, podnosi tego pługa i kultywatora i wszystko naraz, że tak powiem, i oni się nie patrzą, oni się nie cyckają, ja tutaj widzę, że więc no... Naprawdę, tutaj to jeśli chodzi o nich, to jest masakra. Strach tutaj się bać. Te no, gdzie są? Jak ja ukryłem hady wszystkie, chudy? Halo? Nie są moje chudy, ja nie wiem jak się steruję. No panie, ty ale bez kitu, ja nie wiem jak tutaj się steruję teraz. Sterowanie, halo. Podłącz, odłącz, kontrola. Przełącz, schowaj informacje, przybliż czas, mapa. Podłącz, odłącz, ale... Smart Farm. Jak ja mam żyć bez hadów, chudów? Panie, ja sobie nie poradzę. Ale mówię serio. Ja sobie nie poradzę bez chudów. Hadów. Czy zwał jak zwał. W każdym bądź razie, bez tego czegoś. To jest masakra bez tego grać. Dla osoby oczywiście mówię, która no kompletnie jak gdyby nie zna się na... Znaczy nie zna się. No, nie ogarnia gry po prostu, tak? Dobra, on się chyba aż tak nie składa jak tamten. Więc go można po prostu odpiąć. No trudno. Będziemy sobie radzili jak sobie możemy. Nie będę tutaj jak gdyby się tym za bardzo przejmował. Mam nadzieję, że na kolejny odcinek chudy już powrócą. Ale my lecimy. Podpinamy sobie elegancko siewnika. Jedziemy uzupełnić go oczywiście nasionami, panie i panowie. No to co mi się przyda chyba, ale to bardziej do tamtego ciągnika w sumie. Właśnie, jak ja ją to podczepić? Jak ja mam w ogóle ustawić siewnik teraz? Jak ja mam to zrobić? To jest pytanie za 300 punktów.
czytamy jeszcze raz grę i zobaczymy. Liczę na to, że będzie zrobione, bo naprawdę nie chciałbym mieć sytuacji, w której ja po prostu nie ogarnę tego. O, to będzie po prostu porażka. No obciążniki, no to oczywiście to, co chciałem teraz zrobić tak naprawdę, ale nie oszukujmy się, że nie mam jak, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak podłączyć to. Zaraz pewno niestety, ale znowu będzie lagowało troszkę moją kamerkę przez to właśnie, że będzie się gra wczytywała. Ale liczę, że jak najszybciej się to stanie, w sensie przestanie. Chodowno żyje, że jestem skup po głowie, to nie wszystko dbaje swoje krowy, a to wziąć się świeżym mlekiem mleczarnie, na pewno chętnie je odkupi. No, co prawda, to prawda. Okej, już widzę, że się zaczęło. Lekkie lagowanie, ale mówię, no mam nadzieję, że to będzie trwało dosłownie chwilkę. I za chwilkę już powracamy, że tak powiem, do normalności z chudami. Bo jak nie, to będzie oj lipa. Lipa i to po całości. No, prawie na maksa wczytane. I... A chudów jakby nie było, tak nie ma. Boże, zrobiłem to. Odnalazłem się. Jestem, mam. Wyłączyłem UI całe. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale zrobiłem to i jestem geniuszem, bo odnalazłem, jak to zrobić. Elbe, podłącz urządzenie przednie. I elegancko, dobra. Jedziemy, panie i panowie. Odnaleźliśmy się. Super. Dobra, tam coś zaznaczyliśmy na mapie, ale to mało ważne. Tu możemy pszenicę uzupełnić. Tu możemy uzupełnić co? Żyto. A tutaj rzepak? Nie, rzepak jest dopiero w dodatku. Jęczmień. Myślę, że takim standardowym, można powiedzieć, zbożem na pierwszy raz będzie pszenica. Więc sobie tą pszenickę tutaj załadujemy i tą pszenicką będziemy sobie obsiewali pierwsze nasze dwa pola. No. Tuf. Ja mogę powiedzieć, najprostsza uprawa, najprostsza z możliwych tak naprawdę, więc sobie to oczywiście zrobimy, tą pszenicę sobie tutaj elegancko zasiejemy, mam nadzieję, że nie będzie z tym żadnego przypału, no i tyle tak naprawdę, tutaj, właśnie, to jest plus Pure Farminga nad farmingiem zwykłym, że tutaj jeśli czegoś nie zaorasz, to kultywatorem tego nie poprawisz. Tak jak tutaj, jest niezaorana ziemia i nie ma, że kultywatorem i że o, to jest elegancko wszystko, pięknie. Niezaorane? Nie... No to teraz nie zakultywujesz, proste. Pracuj. Okej, no cofanie z maszynami również jest tutaj niemożliwe po prostu, więc naprawdę jest to również dobra, bardzo dobra moim zdaniem opcja. No bo nie oszukujmy się, ale no, kto normalny na polu cofa, tak? Zwłaszcza z opuszczoną, włączoną maszyną do pracy, więc no naprawdę no, ma plusy, ma zdecydowanie plusy Pure Farming nad Farm Managerem, no i tego tutaj nie boimy się powiedzieć, tak? Liczę na to, że Farming 18 oczywiście, 19, co ja gadam, będzie już na tyle zaawansowany, że będzie mógł dorównać chociaż Pure Farmingowi, ale no tego wszystkiego dowiemy się dopiero tak naprawdę pod koniec tego roku, więc z niecierpliwością oczywiście czekamy i mam nadzieję, że wszystko będzie wyglądało jak wyglądać powinno. Aha, na tym polu już ktoś pracuje, więc drugiego pracownika włączyć nie można. Okej, rozumiem, czyli maksymalnie jeden pracownik na polu, dobra. Halo, panie, przecież ja cię wyłączyłem. Ale powiem wam, że szybko całkiem idzie tym kultywatorem tam koledze. Elegancko, to mi się podoba, bo naprawdę nie ma czegoś takiego, że to idzie i dojść za przeproszeniem nie może, tylko jest to takie całkiem bym powiedział, że sprawne. Więc to mi się oczywiście jak najbardziej, oczywiście podoba. Ale no co jak co, liczę z całego serducha na to, że gra
ta będzie miała, będzie posiadała multiplayer. Bo nie oszukujmy się, na singlu w tego typu grach, zwłaszcza tak jak gdyby odwzorowanych, bo no nie oszukujmy się powiedzieć, że Pure Farming jest bardzo odwzorowany i dosyć mocno realistyczny, no są jak gdyby czynności, które wymagają od nas tyle wkładu czasowego przede wszystkim, że no jeśli będziemy mieli te największe pola, to my się zajedziemy, po prostu my się zajedziemy. Tym bardziej, że no mówię, minusem tego, na przykład tutaj akurat minusem, moim zdaniem tutaj akurat wygrywa jak gdyby pod tym względem właśnie farming, zwykły, nie pure farming, że w farmingu możemy właśnie zatrudnić 2, 3, 4, 8 nawet pracowników na jednym polu i to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, po prostu. On sobie jedzie, on sobie pracuje, on sobie robi co robić, że tak powiem, powinien, a no... Co go obchodzi to, że ktoś tam już pracuje, tak? On jedzie po prostu swoją ścieżką i tyle. No tutaj tego niestety nie ma i to jest, no moim zdaniem, tak jak mówię, na pewno wielki, wielki... No dobra, może nie wielki, wielki, ale jednak minus. A co tutaj za omijaczki jakieś? Poprawimy. 99%, dobra, już tym 1% nie będę się przejmował, że tak powiem, bo to nie w tym kwestia, nie w tym rzecz. Jedziemy dookoła troszkę niestety. Zmieniamy perspektywę tutaj, na tym przycisku. Jedziemy na to drugie nasze pole, ustawimy tutaj również oczywiście kultivatora i zaraz polecimy poogarniać, popatrzeć, czy przypadkiem jakiś sąsiad nie ma dla nas pracy. Panie Jacek, co dopiero co puściłem, ty mi tutaj dobrze pracuj. Sumiennie przede wszystkim. Dobra, sąsiad. Czym jest drona na przykład? Możemy sobie odpalić... zobaczyć, czy ktoś potrzebuje jakiejś pomocy na przykład, czy nie bardzo? Nie wiem, ale sobie za chwilkę to zobaczymy. No i to jest to właśnie minus tego. Minus to było minusem, jak to się nazywa? Choroba. Dobra, tutaj nikogo nie widzę, ale no powinniśmy chyba widzieć, jeśli ktoś będzie miał jakieś zadanie dla nas, co? Tylko no minus też taki, że... O, widzisz, lewy, prawy naraz i naciskasz... Boże, jaki ja jestem tępy, za przeproszeniem. Ale... Co ja miałem mówić? Nie wiem, co ja miałem mówić. Dobra, mało ważne, wyjdźmy sobie z tego drona. To jest akurat bardzo, bardzo mało ważne. Ważniejsze jest to, że idziemy sobie zobaczyć tutaj nasze... króliki. Co prawda tutaj raczej nic z nimi się, że tak powiem, nie stało, ani z klejątami. W sensie... No co, no ani nie urosły, ani nic, tak? Bo nie miały kiedy. Jaja 0%, no bo te pisklęta jeszcze nie znoszą jaj. Czyli tutaj na pewno nic się nam nie zadziało. No i to samo będzie z królikami, bo to jeden dzień to nawet nie zdążyły. Chociaż nie, to już są króliki, to już nie są króliki młode. Tysiąc. Czyli myśmy dostali... kupujemy za 20, tak? Czyli 20... to elegancko! Jeden dzień mija, a my 5 stówek zarabiamy. Da?
Tak mi się wydaje, czekajcie, chwila. Hodowla zwierząt. Kurnik, królikarnia. Produkcja, przygotowane jedzenie. Nie. Nie wiem, ty, bez kitu, pogubiłem się lekko. Ale jeśli dobrze liczę, to kupujemy za 20, a możemy później królika takowego sprzedać za 40, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko opcja. No myjeczka elegancka. Dobra, wyłączamy myjkę. I co my tu mamy robić? Siewnik tutaj lata, to wszystko tutaj lata. Co ja chciałem jeszcze zrobić? A, właśnie, wejść do sklepu. I zobaczyć, nie do sklepu może tego, ale tego. I uprawa pól, nie, zwierzęta, coś do zwierząt. Sprzedaż maszyn, nie, ładowacze i obciążniki. Tutaj są oczywiście ładowacze i obciążniki, tak jak sama nazwa wskazuje. Ale coś do zwierząt, czy my możemy, o właśnie, transport może, to będzie... bo chodzi o... Czemu modyfikacje, naprawdę, modyfikacje są darmowe? Naprawdę modyfikacje są darmowe. Nie róbcie mi tego, proszę was. Ja pamiętam, jak mi się odechciewało grać na modyfikacjach w farmingu, tym przed 17, kiedy... No, w 17 już mamy mody zrobione tak, że one mają normalne ceny, takie jakie powinny być mniej więcej, i raczej nie bawimy się w to, żeby edytować, żeby te ceny były adekwatne, bo one są naprawdę bardzo dobre, te ustalane. Ale w poprzednich farmingach było tak, że albo ceny były nie wiadomo jak wysokie, albo za grosze można było kupić super maszynę. I tutaj jest na tej samej zasadzie. I mi się po prostu w takich sytuacjach odechciewało grać. No mam nadzieję, że tutaj akurat to mi nie popsuje rozgrywki. I po prostu, no co, no odinstaluję sobie tego Mitsubayashi. Bo naprawdę nie podoba mi się taki sposób, jak gdyby... no... Zabawy, tak to nazwijmy. Bo naprawdę, no dla mnie to jest no coś... Nie do zrozumienia, że tak powiem, żeby móc jakieś nie wiadomo jak super rzeczy... Po prostu mieć... za darmo, no... Dobra, przyczepy. Obornik woda, cysterna. O właśnie, cysterna na mleko. Dobra. Czyli właśnie o to mi chodziło. Czy my możemy mieć, czy my mamy możliwość teleportowania, przewożenia mleka? Czy my musimy robić to samo, czy to jest tak jak w farmingu, że robi się to automatycznie? Nie robi się to automatycznie, mamy tutaj urządzenie, które pozwala nam przetransportować to mleko i sami to mleko musimy do mleczarni zawieźć. Mamy zapewne cenę za mleko i kiedy chcemy, wtedy sprzedajemy. Więc naprawdę jest to mega spoko, ale kolejną rzeczą, jeśli chodzi o funkcjonalność, jest tutaj również statystyki, ekonomia farmy, nie. Chwila, gdzie to było? Sklep, giełda. O właśnie. I tutaj szukamy na przykład właśnie mleko. O, jak widzicie, i mamy cenę mleka. Tylko, panie i panowie, jeśli ogląda to ktokolwiek z producentów Pure Farminga, moim zdaniem, ja mówię, in my opinion, oczywiście, każdy zrobić z tym jak gdyby co uważa i każdy może mieć też swoją opinię, ale moim zdaniem te giełdy, to wszystko tutaj jest zbyt mało czytelne. Tak jak jest zrobione na przykład w farmingu, nie mówię, że to
miałoby być coś takiego, jak jest Farmingu idealnie odwzorowane, ale no tam jest o wiele bardziej po prostu to czytelne, tak? Więc mamy po lewej stronie wypisane wszystkie możliwe, jak gdyby, surowce, czy tam u góry, a po drugiej stronie, czy tam po lewej, czy u góry, są wypisane wszystkie możliwe skupy. I cena jest podana po prostu, może być gdzieś w nawiasie, plus, minus, jakiś tam wzrost. Ja rozumiem, że tutaj fajnie wykresy, w ciągu ostatnich 9 dni, jak zmieniała się cena, góra, dół i tak dalej, ale jest to wciul mało czytelne. Jeśli chcemy na przykład do tego mleka dojść, tak? Jestem tutaj, wchodzę sobie do tego. I zanim ja do tego mleka dojdę, bo jeszcze oczywiście nie mogę od razu sobie z automatu przesunąć, tylko muszę chwilę poczekać, aż to się minie, to naprawdę mija... Chłopanie, aż się przestraszyłem, bo ktoś zaczął okno opuszczać, myślałem, że ktoś po domu chodzi. Serio się wydygałem. To naprawdę trochę czasu mija. I tutaj osobiście mi się to bardzo nie podoba. Jeśli ktoś to właśnie z wydawców, czy producentów po prostu, Pure Farminga ogląda, zróbcie może, nie wiem, ankietę czy cokolwiek, popytajcie się graczy po prostu, jak oni to odbierają, ale moim zdaniem naprawdę byłoby to spoko opcja, gdyby było to troszkę usprawnione, bo na chwilę obecną naprawdę bardzo ciężko się po tym menu po prostu poruszać. Nie jest ono na tyle czytelne, na ile mogłoby być po prostu właśnie czytelne. W każdym razie, panie i panowie, ja tutaj nie będę zgłaszał jak gdyby swoich wywodów, bo to też nie o to tutaj chodzi. Mamy się tutaj wspólnie bardzo dobrze bawić i będziemy to oczywiście robili już w kolejnym odcinku, więc panie i panowie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie znać, proszę koniecznie w komentarzach właśnie znać, co wy uważacie na ten temat. Czy waszym zdaniem to, co mówiłem, jest sensowne, czy też mało sensowne? Jak wy byście widzieli rozwój dalszy Pure Farminga? Czekam na komentarze, z chęcią poczytam i na pewno będę odpowiadał i dawał serduszka pod tym filmem, więc ja was przypilnuję, kurczę, i czekam właśnie na waszą aktywność w komentarzach. Trzymajcie się i do kolejnego.